I tak się właśnie zachowuje samiec, który nie ma dostępu do samiczki. A to jest krójczyk domowy. A ja przychodzę z różnymi zapachami, bo przecież są klatkowe, tak? No i ten wariacji dostaje. Rozrywa wszystko. Nie ma dostępu do kabli, więc jakby co, gazeta, papier, cokolwiek rozrywa. Teraz się obrócił zadem i nie będzie z nami rozmawiał. Nie, on tu zaraz przyjdzie. W każdym razie, no takie są efekty, że robi to, co robi, no. Gryzie i co? Najgorsze jest to, że zaczął zaznaczać tereny. Czyli gdzie zaznacza teren? No na dywaniku. A, trzeba się wyżyć, tak jest. Sika mi na ten dywanik, na którym właśnie go widzicie. Ale to jest tylko dywanik, więc jak mu wybaczam, bo z kuli tego, że przeszłam do króliczków klatkowych, no bo wyszło jak wyszło, że teściowi się zmarło i ja muszę. Nie muszę, mogę, a chcę, bo lubię. Tego wariata mam już 4 lata. Poprzedniego miałam 8 lat w domku, więc jakby lubię takie rzeczy. Lubię takich wariatów, takich szaleńców. I zaznacza mi sobie tu teren, więc dywanik zawsze można wyprać. Także nie ma najmniejszego problemu. Nie przeszkadza mi to. Na wersalkę nie wpuszczam. Nie ma opcji. On wie, gdzie ma swoje miejsce. Ma tam swój azyl. Ma tu swój azyl. Na pustych, na plastikach. Nie toleruje ręczników, kocyków, nic. On woli o, czysty panel, czyste coś, nie wiem. Może lubi, jak mu w wiaderkach ładno. No w każdym razie to jest mój króliczyk domowy. I to jest taki filmik poświęcony mojemu wariatowi, który mi tu rozróbę robi. A jeszcze co? Chciałam powiedzieć, że dla początkujących, niedoświadczonych. Przebiałkowałam go sobie trochę, także z białkiem też trzeba trochę uważać, podając karmę królikom. A mianowicie, nie wiem, czy będzie to dobrze widać, ale będzie, bo przecież ja to widzę gołym okiem. Ma tu taką łysinkę, nie? Taką, takie powiedzmy 4-5 cm, ale jest na grzbiecie. To znakiem tego, że królik jest przebiałkowany. Za dużo białka w karmie dostaje. No i mój teraz właśnie już go drugi raz tak przebiałkowałam. Pierwszy raz nieświadomie, a drugi raz kupiłam, zmieniłam karmę w ogóle. I też wyszło jak wyszło. Zauważyłam, nie zauważyłam. Zauważyłam, no. Jakbym nie zauważyła, to by mnie ten... Ale tak to szybko leci, że to jest kwestia tygodnia czasu. Jak za dużo białka, to... No jest, o. Jak sobie coś takiego zauważycie u własnych królików, a ja w hodowli tam samicę też jedną mam taką, która też jest przebiałkowana i zaczęłam dawać... przestałam dawać kukurydzę, przestałam dawać wszystko, co związane z białkiem i też już ma fajną sierściuchę. I ten też wariat, jak się przytula fajnie do pięści. Kwestia tygodnia, dwóch i przejdzie mu ta łysinka. No ale, tak jak mówię, dla tych, którzy się będą zastanawiać, czemu królik tam gdzieś na grzbiecie trochę łysieje, no to znakiem tego, że jest przebiałkowany. Wariat. Masz, gryź, jeszcze trochę masz pozwolenia. W
każdym razie to jest takie, no, coś chciałam dla was nagrać po prostu i już dłuższy czas nie było mnie. I tak nagrywam. Ale nie z hodowlanymi, tylko z takimi domowymi wariatami. Szkodnikami. Ale kochanymi szkodnikami oczywiście. Także co? Aleks się obrócił do nas. Aleks się obrócił do nas. Dy. Cztery kropki. Aluś. Aluś. Odrzuć się. No pożegnaj się chociaż tak. Tak ładnie powiedz. Powiedz. Już. No i co? No i oczywiście to oczko, które widzicie, to też ma Aluś trochę przeziębione. Przeziębione. To wynika właśnie z tego, że domowce, jak biegają gdzieś za wersalką, a trochę kurzu jest, no to są efekty też. O. Jak ktoś ma domowca i się zastanawia, skąd królik ma takie oczko, no to właśnie z tego, że wchodzi za wersalę, za mebel, za cokolwiek, coś, czego nie robimy na co dzień, nie sprzątamy tam, wiadomo, nie odsuwa się mebli co tydzień, tylko powiedzmy raz na jakiś czas. Ale jak mamy zwierzątko w domku, czy to kot, czy to królik, chodzi, zbiera wszystkie pyły, cały syfior i są efekty. I kropelki. No. To na białko, a no jest taki trochę zdezelowany ten mój królik, no ale niestety. Ja mu daję pozwolenie na wszystko, oprócz nagryzienia kabli, to na wszystko ma pozwolenie, więc wygląda jak wyglądało. Nie strofuję go, nie... Biega sobie, bo od rana do wieczora jest klatka otwarta, więc sobie biega. Co mogę, to zabezpieczam, a gdzie nie mogę, gdzie się nie da, no to niestety wsadzi łebek, wsadzi coś i są efekty. Także tyle co do hodowli króliczka domowego. Polecam, robi porządki w domu. I to takie fajne. Bo pajęczyny za wersalki ściągnie kosztem oka. Dobra, bo mogłabym tak długo, bo to taki mingiusi, taki wojniusi, taki piękniusi. Kawałek mojej pięty było przez chwilę widać. No. Także zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Alusia i nas wszystkich. Łapeczki w górę. Luśka, powiedz widzom cześć. No. Nie, Lusia się nie będzie żegnał. Dobra. Do następnego.